Maryja jest dla mnie osobą tajemniczą, osobą bardzo cichą, pokorną. Jest dla mnie osobą, która ma potężną moc, z którą się nie obnosi. W moim życiu ścigała mnie w sposób jakiś tajemniczy, kiedy nie chciałem mieć z nią nic do czynienia, kiedy zatapiałem się w moim bagnie życiowym, pogoni za tym światem. Ona cały czas była i w pewnym momencie spowodowała, że zaprowadziła mnie do kościoła, że uklęknąłem na kolana w październiku. Zacząłem mówić różaniec, z którego się śmiałem wcześniej, a teraz bardzo ją pokochałem. Była kimś najbliższym, nawet bliższym niż matka w pewnym momencie, kiedy doświadczyłem braku rodziców. A potem prowadziła mnie do Karmelu. W Karmelu stała się jeszcze bliższa. Dzisiaj poznaję ją coraz bardziej i bardziej i coraz bardziej i bardziej. Podziwiam jej cichość, a jednocześnie moc jako królowej wszystkich aniołów. Jest to dla mnie coś, czego nie mogę ogarnąć, ale wierzę, że jest bardzo blisko. Teraz prawdopodobnie też tego słucha, z czego się bardzo cieszę i chcę, żeby prowadziła mnie dalej, jak najbliżej do Chrystusa.